wszystkim osobom w panelu za wypowiedzi, a teraz prosimy o dyskusję. Czy... Prosimy o zadawanie pytań do... Jestem przedstawicielem nieco starszej generacji studentów, to znaczy mniej więcej do trzeciego wieku. No mamy troszeczkę inne potrzeby. Niedawno ukazał się w dodatku Gazety Wyborczej artykuł mówiący o placach zabaw seniorów. Konkretnie chodzi o siłownię na wolnym powietrzu. Takich placów jest wiele miastach. W Poznaniu są już dwa, wiele miast jest zainteresowanych. Dla nas to jest żywotnie zainteresowanie taką sprawą, ponieważ no to wpływa naszą kondycję, naszą sprawność fizyczną. Dlatego apelujemy do władz miasta, ażeby dołożyć wszelkich starań, żeby taki plac w naszym mieście powstał. I obiecujemy, że nie spoczniemy wcześniej, zanim to się stanie faktem. Mam jeszcze też taką, może drugą sprawę, dosyć już powszechną, ale nie mniej ważną. Chodzi o to, że w naszej społeczności to jest o wiele ludzi starszych i ludzi niepełnosprawnych, mają ograniczony dostęp do instytucji publicznych, innych tam lokali. Mówię na przykład o Miejskim Ośrodku Kultury, gdzie nie ma właściwie żadnego podjazdu dla niepełnosprawnych. Mówię o bibliotece, oddziale biblioteki na tysiącleciu. Takich obiektów na pewno jest jeszcze dużo więcej. Dużo zwracam się z tym apelem do naszych władz. Jeśli chodzi o naszą działalność na miasta, to bierzemy udział we wszystkich wybach przedsięwzięciach organizowanych przez inne uczelnie, przez STD, przez MOK. Na przełomie sierpnia i września jesteśmy współorganizatorem również z prezydentem miasta Gniezna w międzynarodowej konferencji Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Także nasza działalność opiera się przede wszystkim na współpracy. Dziękuję. Dziękujemy.